się, dziewczynki. Już idę. Ale ładnie, wow. Pięknie, co nie? Ale jaka świeczka. Czekajcie. No, okej. Pięknie, tutaj będą wisiały nasze kurtki może. Świetny pomysł. Okej, chodźmy dalej. Poczekaj. Musimy tutaj zostawić swoje walizki. A, dobrze. Teraz chodźmy dalej. Hej, poczekaj na nas. Jeszcze nie wszyscy. Dokładnie, mama mówi dobrze. No i jeszcze ty. Chodźmy. Teraz. Patrzcie, tu jest nawet jakiś shake. Lepiej go nie pij. Och. Chodźmy dalej. Ja pierwsza. Nie, bo ja. Po co wziąć sobie jakąś przytulankę? Nie mogła się wsadzić do walizki? Nie, chcę jechać z nią. Ci nie kłóćcie się. Dobrze, mamo. Dobrze. No dobrze, chodźmy dalej. Ja jestem ciekawa, czy lodówka jest wypełniona. No to sprawdź. Wow, wypełniona. Dziewczynki, patrzcie. Lody! Lody! No, trzeba będzie je szybko zjeść. Okej? Okej. A my? Właśnie. Wy macie dietę, wy nie możecie jeść. Lekarka mi tak powiedziała, że będzie tak dla was dobrze. Wiem, że jesteście szczupłe, ale dla waszego zdrowia. Mamo. Ach. Ups. Chodźmy dalej. Trzymaj. Dzięki. O, telewizor. Ryby. Wiadomości. Tam był horror. Nie, żadnych horrorów. Och. Chodźmy dalej. Patrzcie, jakie piękne pufy, a jakie mięciutkie. Hop. O, serio, zostajecie tu? Nie, już nie bądź taka szybka. Chodźcie, idziemy dalej. Patrzcie, jakieś złote puchary. Wow. O, tam są kule do kąpieli. To prawda, i nawet przewijak. Super. Wow, jak ja się dawno nie kąpałam w wannie. Ja też. No i ja. O, a tutaj będzie nasza sypialnia. Ja, Pola i wasz tata. A my gdzie? No, do góry. O, widocznie tutaj są już przeniesione nasza tablica. Tak, bardzo dobrze. Tak, dobrze. Chodźmy teraz do góry. Wow, winda. Jej, możesz przestać mi się pchać na ręce? O, no przepraszam. Dziewczynki, musicie się cały czas kłócić? Właśnie. O, jedźmy już. Tak. No dobrze, chodźmy może najpierw tam. Basen! O, wow! Jak tutaj pięknie. O, chodźcie, dziewczynki. Wow, tu są wodne pistolety. Wow. Basen, huśtawka. Ja chcę dalej. No dobrze, już idziemy. Patrzcie, tu jest ukulele. A, to nie gitara? Nie wiem. To jest chyba gitara. Dobrze, odłóżmy już to. Potem sobie pogramy. Chodźcie! No już idziemy.
patrzcie, jest tu nawet ten obraz, jak malowałaś, jak byłaś mała. Nudne. Oj tam nudne, jeju. A cóż to druga kuchnia? Dziwne. No trudno. Ale spoko. Nie będę musiała cały czas chodzić na dół. Oj, przecież na dole jest łazienka. O, odkurzacz. On działa. Wow. O, to chyba twój pokój. Mój pokój. O, i nawet mój telefon jeszcze jest. O, i moje zabawki. Ale fajnie. Jak to się stało, że te rzeczy są już przeniesione? Gość od przeprowadzek. To prawda. No, to ty sobie już to dostań. Okej. Na tym się śpi? Tak, a na tym siedzi. Ale wygodne. Chodźmy. O, tu jest dla zwierzaczków. Ha. Czy ty sugerujesz, że mamy kupić zwierzaka? Właśnie. No, jest taki pokój, no to musimy. Oj. Chodźmy może dalej. Tak. To mój pokój. Ale piękny. Jest tu mój telefon i moja gitara. Wow. I nawet mój komputer. Super. O, to nic. A co tam masz? No dawaj, pokaż. A nie, tu... No dobrze. Chodźmy. Nie, ja nigdzie nie idę, ja tutaj zostaję. No dobrze, to twój nowy pokój. Chodźmy. Było blisko. No dobra, ale muszę zobaczyć, czy jest tu mój pamiętnik i ten sekretny tablet. O, tutaj, o, dobra. Jest mój pamiętnik. O nie, spadł. Małe, ładne łóżko. No trudno. I teraz jest. Okej, chowam go. Ten pamiętnik też muszę gdzieś ukryć. Nie może tutaj tak stać. Tylko gdzie? Może... No nie wiem. Nie. Za moją gitarą. Nie, tutaj też nie. O! Dajmy ją... O, tutaj? No, dobrze, może być. Okej. Co ja mogę robić? Może napiszę coś w tym pamiętniku. Okej. W końcu moje sekrety czekają. Okej. Właśnie przeprowadziliśmy się do nowego domu. Okej, a więc to już koniec. Mam nadzieję, że za niedługo Krystian zacznie być dla mnie miły. Pa, pa. Okej, no i skończone. Hop. Okej. No, co by tutaj robić? Właśnie, muszę jeszcze to gdzieś ukryć. Mama nie może się dowiedzieć, że się maluje. O, tam jest świetny. O, nic nie widać. Jak się odsunie, to też. Chociaż w sumie... O, i tak jest lepiej. Dobra, teraz czas siedzieć na telefonie. Ojeju, ktoś dzwoni. Halo? No jak tam? O, cześć Ania. No, dom jest fajny. Bardzo fajny, mój pokój jest piękny. No to świetnie. Też mi się tak wydaje. Dobra, czas cię schować. Nie mieści mi się? Oj, dużo tych zabawek. O, moja meduska. Dobrze, tą Biedronkę dam sobie tutaj. Może pobuduję coś z klocków?
nie chce mi się. Albo w sumie, no dobra. Tylko co by tu zbudować? Nie wiem. Troszkę długo się bawiłam. Troszkę tutaj bałagan. Nie chcę mi się tego sprzątać. O nie. Chyba słyszę kroki mamy. Oj. Muszę to szybko wsprzątać. Szybko. Oj. Wszystko mi się plącze. Ała. Dobrze. Tutaj klocki nie tu. Co tam robisz? Dlaczego jest tutaj taki bałagan? Mama, ja się tylko tutaj tak bawiłam. Nie. Denerwuj mnie nawet. Masz to natychmiast posprzątać. Dobrze, mamo. Dobrze. Oj. Przegięłaś. Lena, przegięłaś. Idę zobaczyć, co robi twoja siostra. Co tam robisz? A nic. Gadam z moją koleżanką, Anią. Pozdrów ją ode mnie. Pozdrawiam cię, Aniu. Ania, masz pozdrowienia od mojej mamy. Dziękuję, nawzajem. Ach, jaka ona grzeczna. Dobrze, przygotuj się, bo jutro idziesz do szkoły. No tak. Nawet mi o tym nie przypominaj. Oj, spokojnie. Na pewno się zakolegujesz z nowymi przyjaciółkami. Ach, no wiem. Spokojnie. Na pewno dasz radę. Na pewno. Nie przejmuj się, Lucja. Ach, no dobrze. Idę zobaczyć, czy Lena coś posprzątała. Że muszę tu szybko sprzątać, bo mama zaraz wróci. No i co? No nic. Szybko, no nie, klocek, no trudno. Szybko te wszystkie klocki trzeba schować. Ojeju. Dlaczego musiałam zrobić aż taki bałagan? Nie wiem, gdzie to dać. Tutaj ten telefon. Okej. Uff, już posprzątane. Teraz usiądę sobie. Okej. Już idę. Tutaj też jest to bałagan. No i jak tam posprzątałaś? Wow, pięknie. No, dziękuję. No, cudownie. Pięknie, no. Świetnie. Po prostu świetnie. Dobrze. No to ja idę. A mamo? Tak? Lena? A mogę tego loda? To proszę. No jasne, że nie. Ale mamo, proszę, błagam. Nie. Nie będziesz mi tu żadnych lodów jeść w tym domu. No chyba, że ciepłe. Ja już idę. Muszę wymyślić jakiś plan, aby dorwać się do tych lodów. Tylko jaki? Idę zapytać Lucję. Lucja? Poczekaj, Ania, muszę już kończyć. Pa. Co chcesz? No bo... ja bym chciała lody. I ty pewnie też. Też chcę lody. Ale przecież ich nie możemy. No wiem, ale przecież możemy wymyślić jakiś plan. Tylko jaki? No, żeby je po prostu jakoś ukraść. Z kuchni. To jest dobry plan. Chodźmy. Ale przecież musimy wymyślić plan. Nie musimy. Chodźmy. Jesteśmy już. Chodź. Idź zobaczyć, gdzie są rodzice, a ja
i zagadaj, a ja tutaj ukradnę te lody. Okej. Co robisz, tato? A, próbuję ją uśpić, ale jest ciężko. Aha, to się nie śpiesz. Aha. Chodzi. No trudno. Mamo? Nie, nie możesz lodów. Ale nie o to mi chodzi. Co robisz? A, sprawdzałam nasz grafik. Aha. No to się nie śpiesz. Co wy znów knujecie? No nic. Słuchaj, Lena, ja po tobie widzę. Nic. Po prostu nic. No dobrze, mam nadzieję, że mnie nie okłamałaś. Prawda? Tak, prawda. No dobrze. Ojeju, prawie bym wygadała, prawie. Okej. Dobra, jeden taki. Ten lepszy dla mnie oczywiście. Szybko. Masz? Mam, chodźmy. Okej, musimy się ich schować. Szybko, chodźmy. Ale gdzie? No na basen, okej. Dobra, szybko jedz. Niam. Okej, super. Teraz udawajmy niewinny. Okej. Ja wiem, dziewczynki, na pewno coś knułyście. Na pewno. No i gdzie są lody? Został tylko jeden, a były trzy. Ach, te dziewczyny. Nie mogę mu uśpić to dziecko. No i Pola wcale nie jest takim łatwym dzieckiem do uśpienia. Ja ci pomogę. Daj mi ją. Och, jestem już po prostu wykończony. Spokojnie, dasz radę. Nie dam. Patrz, wystarczy tak. Wyciągasz smoczek. Ups. Daję się jeść. Żeby sobie popiła mlekiem. Chwilę, żeby się jej odbiło. Smoczek. No i patrz. O. No. Wow. Szacun. Już usypiałam wiele dzieci. Dobrze. To, nie wiem, połóż ją do łóżka. Okej. No i świetnie. Okej. Dobrze, kochani, a więc to już koniec tego odcinka. Zostawcie 5 łapek w górę, a będzie kolejna część. Bye!